W meczu otwarcia rundy wiosennej Legionowia wygrywa z Pilisem Białobrzegi 2-0. Trenerze, gratulacje i prosimy o podsumowanie. Dziękujemy za gratulacje. To był trudny mecz, takiego się spodziewaliśmy. Po pierwsze, ta inauguracja wiosny zawsze po zimie jest jedną wielką niewiadomą. Druga rzecz, wiem jaka dzisiaj była pogoda, która miała przełożenie na jakość boiska. No i niestety to boisko miało przełożenie też na jakość gry, aczkolwiek dzisiaj nie mogliśmy oczekiwać nic więcej. Jestem bardzo zadowolony, wręcz dumny ze swoich piłkarzy za to, że byli konsekwentni przez pełne 90 minut i wycisnęli z tego meczu 3 punkty. Ważne aspekty też się dzisiaj wydarzyły. Po 10-miesięcznej przerwie wrócił do nas Dariusz Zjawiński, a w tym wieku nie jest łatwo wrócić i wykonał kawał roboty i był bardzo zdeterminowany do tego, żeby dzisiaj te kilka minut zagrać. Debiut Staśka Mitury z rocznika 2006 to też jakaś nasza taka wspólna tutaj koncepcja promowania, stwarzania warunków tym młodym zawodnikom. Jest to kolejny przykład tego, że jesteśmy w tym konsekwentni. Najważniejsze są 3 punkty, troszkę niespodzianek dzisiaj w tej kolejce. My wykonaliśmy swoje zadanie i w poniedziałku wracamy do pracy, żeby zdobywać kolejne punkty. Kolejne spotkanie wyjazdowe. Wyjazd do Zambrowa, mamy troszkę rozliczeń, jeżeli chodzi o rundę jesienną, więc miejmy nadzieję, że dobrze się do tego przygotujemy i zagramy z taką dużą konsekwencją jak dzisiaj. Także jeszcze raz gratulacje i zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie z Olimpią Zambrów. Dzięki. Dziękuję.